Prosimy Cię za zmarłego Piotra. Przyjmij go do siebie. Daj mu mieszkanie w Twoim domu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy za wszystkich bliskich, za rodzinę. Prosimy, Panie, abyś ukoił ich żal, abyś ukoił ich serca. Przebiegasz gdzieś wszystkie zaułki płockie. Wciąż jeszcze widzę Ciebie przy ołtarzu, gdyśmy przez jakiś czas razem u świętego Jana Chrzciciela stali i służyli. Bóg wie więcej, my wiemy bardzo mało, ale coś wiemy. I dziękujemy Piotrowi za jego życie. Dziękujemy jego żonie, jego dzieciom, że są dla nas okazją, aby bardziej kochać. Dziękujemy Bogu, że choć trochę nam pokazuje, jaki jest sens tego wszystkiego. Wierzymy też, że Ty z perspektywy już nieba, mądrzejszy, radosny, szczęśliwy, też czekasz na nas. I widzisz nasz smutek, widzisz nasz żal. Pożegnajmy serdecznie naszego brata. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, ukoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę.